Obostrzenia wydłużone do 18 kwietnia. Taką decyzję podjął dzisiaj rząd, a to oznacza, że przez najbliższe 11 dni zamknięte będą galerie handlowe, żłobki i przedszkola. Nie będziemy mogli też korzystać z usług fryzjerskich. Ta decyzja jest odłożona o tydzień, dlatego że, tak jak z jednej strony mówiłem, patrzymy na to, czy ten trend dotyczący liczby zmniejszonych zachorowań będzie kontynuowany mimo tego okresu świątecznego i jego konsekwencji. Zobaczymy, co z mobilnością, ale też przede wszystkim, i to jest najważniejszy powód, że chcemy zobaczyć, jak te konsekwencje fali zachorowań będą wyglądały na poziomie wykorzystania infrastruktury szpitalnej. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 14 910 przypadkach koronawirusa. Po raz kolejny w czołówce jest województwo śląskie. Tu odnotowano 1863 zakażenia. Więcej było tylko na Mazowszu. W ostatnich dniach, w tym okresie świątecznym, powiat bieruńsko-lędziński przodował, jeżeli chodzi o ilość zakażonych próbek na ilość przebadanych. Tam ponad 50%, czyli co druga próbka przebadana okazała się być zakażona. Jeśli chodzi o ten poświąteczny spadek, to w tych powiatach zdecydowanie widzimy zmniejszoną ilość zakażonych osób, ale tak jak mówię, to nie są tak naprawdę miarodajne dane. Choć liczba zakażeń jest mniejsza niż tydzień temu, to spore problemy mają szpitale w województwie. Brakuje miejsc, a także karetek, które mogą dojeżdżać do pacjentów. To wczorajsza sytuacja z Jaworzna. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego musiał polecieć po pacjenta, ponieważ wszystkie karetki były zajęte. Podobnie było w Sosnowcu. Jesteśmy teraz w sytuacji, w której liczba pacjentów jest coraz większa. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach dobowo przyjmuje około 1000 zgłoszeń, z czego 30-50% są to wezwania do pacjentów covidowych. Trzeba pamiętać, że w takiej sytuacji po każdym pacjencie musi następować dezynfekcja karetki, a jeśli jest to pacjent covidowy, wówczas następuje odmgławianie. Przepełnione są też oddziały szpitalne. Do tego szpitala wielospecjalistycznego w Jaworznie trafiają pacjenci z całego województwa, gdy tylko pojawi się informacja o wolnym miejscu. Stale mamy komplet pacjentów zarażonych koronawirusem. Sytuacja oczywiście jest dynamiczna, cały czas to się zmienia. Niektórzy są wypisywani, niektórzy niestety umierają. W związku z tym rano mieliśmy komplet 80 chorych pacjentów, z tego 4 na oddziale intensywnej terapii i dodatkowo 3 pacjentów na oddechu zastępczym na oddziale covidowym. Także cały czas się zmienia, niemniej jednak od 2 tygodni cały czas mamy komplet. Jeżeli ktoś zwolni miejsce, na jego miejsce przychodzi następny. Do dziś w całym kraju pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 4 700 000 osób, drugą nieco ponad 2 000 000.